Oczywiście mamy bardzo dużo wystawców takich nawet egzotycznych, jak Mongolia, Tunezja, oczywiście mamy Słowaków, Czechów i oczywiście oferta krajowa, regiony z największym Mazowszem, nasz Śląsk też tutaj się prezentuje, można podejść po oferty, Wrocław. Także bardzo dużo ciekawych ofert, inspiracji można poszukać na wczasy krajowe i zagraniczne. Także myślę, że targi udane, sporo odwiedzających, również gra miejska ciekawa, również sporo degustacji, najwięcej na stoisku Bośni i Hercegowiny oczywiście. Ciekawe konkursy, takie krajoznawcze, gdzie można było zdobyć ciekawe nagrody i vouchery. Także myślę, że można powiedzieć, że to taki weekend z świętem dla ludzi, którzy kochają turystykę i którzy chcą się zainspirować na jakieś ciekawe wyjazdy. Tak mówię, nie tylko krajowe, ale również zagraniczne. Prowadzimy na targach turystyki grę targową, która ma za zadanie przybliżyć temat głównego partnera zagranicznego, czyli Bośni i Hercegowiny. Przygotowaliśmy dla uczestników drobne, słodkie niespodzianki, a na koniec targów będziemy losować nagrody główne, czyli gry planszowe. Generalnie chodzi o trochę nauczenie się i poznanie różnych informacji, ale też o dobrą zabawę. Na naszym stoisku można znaleźć materiały informacyjne z całego regionu, z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, z Beskidu, Wiśląska, Cieszyńskiego, z Krainy Górnej Odry oraz z centrum naszego województwa. Są to materiały zbiorcze, mapy, przewodniki. Taką nowością w tym roku są szlaki kajakowe. Offering a lot of nice and different subjects in terms of tourism. We are a very multicultural country in Balkans, as you probably know, so we have very nice climates, we have seaside, we have very rich history, so in terms of history and culture we are very rich, so you can visit in our country a lot of different subjects, a lot of monuments from the different parts of the history.